Siemano, siebie Feder z tej strony. Ja tym razem postanowiłem połowić z plaży. Po prostu łowiąc na wędkę Zemek Strampage 150 gram River. Czy to się uda na skrętce? Wszyscy piszą, że to trzeba zestawy mieć takie, takie, owakie. Spróbuję złamać mity. Czy da się na Federa łowić na morzu? Chyba będzie mi łatwiej, jeżeli się nie mylę, ponieważ jest praktycznie flauta, nie wieje, morze jest jak na jeziorze, aczkolwiek nigdy nie łowiłem na morzu, nie wiem czy tam ciągnie czy nie ciągnie, przydałoby się połowić na molo, aczkolwiek no w Niechorzu molo jest nieczynne, budują nowe. Odwiedziłem właśnie sklep wędkarski w Niechorzu, słuchajcie, kupiłem tak, robaki, dendrobeny czwóreczki, ciekawy jestem ile ich jest, no może być jak to robaki. I kupiłem 4 ciężarki, no mam tam jakieś koszyki 80, 100, 120, mam takie koszyki, ale doszedłem do wniosku, że oliwka będzie po prostu lepiej lecieć. I kupiłem sobie 4 oliwki, setki i 3 setki i 1,80. I za 3 setki i 1,80 wyobraźcie sobie ile zapłaciłem. No wędkarstwo nie jest tanie, czyli za 4 takie oliwki, paczkę robaków zapłaciłem 35 zł. Na wakacje, pełną gębą, wydaje mi się, że dałoby radę to ogarnąć zdecydowanie taniej. No ale już jest praktycznie poza sezonem, aczkolwiek jeżeli nie mamy, no to trzeba sobie jakoś radzić. Zawsze można zamówić kurierem do domu, a jeżeli chce się na już, to trzeba po prostu bulić. No dobra, ja myślę, że może to wędkowanie dzisiaj na plaży będzie ciężkie, ponieważ po prostu nie wiem czego się spodziewać, nie wiem jak daleko machnę tym zemeksem, bo ja w łowieniu dystansowym jestem kompletnym leszczem, znajdę jakąś taką plażę, gdzie będzie mało po prostu ludzi i tam spróbuję się po prostu ustawić. Dobra, do zobaczenia, hej! Czuję się normalnie jak Górek TV, ponieważ szukamy miejsca w Niechorzu i w Pogorzelicy, pełno ludzi, jest czwartek. No i tak naprawdę dupa, bo jest tyle ludzi na plaży, że nie da się nigdzie łowić z plaży, ale szukamy sobie miejsca takiego bardziej dzikiego, jedziemy aż za Niechorze i co chwilę sobie stajemy i patrzymy, czy da radę z pokoju połowić. Sarenka, sarenkę spuszyliśmy. No wszystko spoko, tylko trochę zejście kijowe i nie ma jak się dostać za to. Widok piękny z dużym, dużym spadem. Jest grzybek. No nic, trzeba poszukać czegoś innego, bo no tutaj po prostu się nie da, ale widok przepiękny. Wróciliśmy się kawałek do Niechorza. No nie jest już źle, spoko. Aczkolwiek jeszcze chcę zobaczyć jedno miejsce. Jest 16:23, o 20:00 jest ciemno, ale zobaczymy. No tu jest przejście, ale to na pewno są wszędzie klify. Na bank. O kurwa, ale zgarnąłem pająka. Ale to się drze. Ale zejścia nie ma. No. No fajnie. Tylko czemu nie ma zejścia? No siemano, nie wiem czy coś z tego będzie, szczerze mówiąc, ale klimat przedni, znowu przyjechałem tutaj po to, żeby się po prostu dobrze pobawić. Mój zestaw wygląda następująco, łowię w ogóle, to nie jest surfcasting, to jest po prostu feder na morzu.
W ogóle mam śmieszny zestaw, bo nie jestem na żyłce, jestem na plecionce. Mam plecionkę 008, zakończoną półmetrową odcinkiem żyłki na skręce. Dwa razy na razie przerzuciłem na 110 obrotów korbką na Dragonie 550i. I śmieszne jest to, że mam plecionki tylko tak naprawdę z 50-60 metrów i mam strzałówkę taką zrobioną, strzałówkę, łączenie z żyłką. I po prostu jestem już na żyłce jakiś stary 030. No i więc, no mega to jest wszystko takie amatorskie. Nie jestem w stanie przerzucić tutaj tego miejsca, czyli tego płytkiego. Nie jestem w stanie tam dalej rzucić, ale poświęcę się dla ludzkości. Chyba się rozbiorę, wejdę, jak to mówi Szymon Ciach, wejdź po jaja i rzuć, ile daje siła. No, aczkolwiek, no mówię, palec jest jeden, ale się chyba poświęcę i tak zrobię. No bo chyba warto i jest po prostu czadowo, jest pięknie. Chociażbym jedną rybę złapał, byłoby fajnie. Mam 80-gramową oliwkę założoną, zakończoną haczykiem numer 10. Jedna dendrobena podpięta trzema białymi, żeby mi nie spadły te białe. Turystów już coraz mniej. Jestem koło Niechorza. Jest godzina 17.30. 2,5 godziny zabawy. No wejdę do tej wody, mimo że nie mam ręcznika. Będzie na pewno śmiesznie. Nie mam, jak widzicie, rurki PCV. Trochę wieje, może stanę tą stroną. Ani nie mam rurki PCV, ani nic, żeby ten dolnik po prostu jakoś wesprzeć. Jestem na kwasówce, na podpórce. No i ta 80-gramowa oliwka leci jak strzała. Tylko tak jak mówię, ja jestem cienki w rzutach. Aczkolwiek, no, zobaczcie, czy może być coś lepszego. Poświęcam się dla ludzkości. Nie wiem, czy wpadnę do wody po pachy, czy nie, ale będzie śmiesznie. O, ale świetna. Mam nadzieję, że mi tą motorówką nie zmiotą zestawu, ale już nie przerzucam zestawu, bo zimna woda niesamowicie jest. Ile jest? 15 stopni? Powiedzcie mi, czy może być coś piękniejszego niż łowienie sobie w takim miejscu na federa? Chyba nie, bo tak naprawdę znowu się spełniły jakieś moje marzenia, żeby po prostu nawet spróbować. No, jak złowię chociaż jedną, jakąkolwiek rybę, będę naprawdę przeszczęśliwy. Wchodzę praktycznie już po klatkę piersiową do wody i rzucam, ile fabryka dała. To jest mniej więcej, nie wiem, 130 obrotów korbką. Już po prostu z tej szpuli mi nieźle się wysnuwa. I no nie wiem, czy coś się wydarzy, czy nie. Już mam haczyk numer 10, dwie dendrobeny podpięte białem. Jeżeli nic się nie wydarzy, to spróbuję nawet założyć, słuchajcie, haczyk numer 14 i będę próbować na pinki. Dlaczego? Żeby złowić chociaż płotkę. Nie wiem, czy niby flądry się zdarzają. Też kolega mi właśnie napisał, że no ja siedzę na otwartym morzu, można powiedzieć, że nie mam tutaj żadnych falochronów, żadnego wypływu z kanału czy coś i ta ryba nie ma się zbytnio gdzie zatrzymać. To też nikt nigdzie tu nic nie wyrzuca, jakichś odpadków. Po prostu siedzimy na czystej, otwartej plaży i jest przed nami tylko ta piękna woda i no co można więcej powiedzieć, no jest po prostu czadowo, jest pięknie, no jak weźmie chociaż jedna sztuka, to będzie naprawdę czad. No dobra, już się nie powtarzam, bo jestem tak zafascynowany i podjarany, mimo że łowimy dopiero 40 minut, jest 18.17, poczekam aż do zmierzchu, no i co, i do domu, nie, myślę, że nawet jak się nic nie wydarzy, to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że jest po prostu pięknie.
Już wiecie, po co jest większy kołowrotek na morze. Zostało mi kilka, dosłownie może z 2-3 metry żyłki. Machnąłem bardzo daleko, wszedłem po klatę do wody. No i się cofnąłem. No i co? Założyłem 5 pinek, haczyk 14. Zobaczymy. Myślę, że jest tutaj ogólnie rzecz biorąc za płytko, bo nawet wszedłem 50 metrów do morza i machnąłem tak na setny metr, aż mi praktycznie zabrakło żyłki na kołowrotku i wszędzie jest ta sama głębokość z tego co patrzę, łowię za pierwszym jakby jakimś tam lekkim spadkiem, drugim i nic się nie dzieje, ale nie wiem, co mam mądrego powiedzieć. Nic mądrego nie powiem, bo się nic po prostu nie dzieje. Czekamy jeszcze chwilę. I patrzymy na zachód słońca. Już nie wchodzę do wody, bo mi się nie chce. No nic, trzeba zaraz zakończyć tą nierówną walkę, ponieważ nic się kompletnie nie dzieje. Powiem tak, że przeszliśmy naprawdę sporo kilometrów przez ostatnie dni i ja nie widziałem ani jednego wędkarza łowiącego z brzegu, łowiącego z plaży, czy na wysokości Nichorza, czy po Gorzelicy. Nikogo, po prostu nikogo. Jeszcze pamiętam za dawnych czasów, jak z rodzicami przyjeżdżałem na wakacje, było tych wędkarzy nawet całkiem sporo. Słońce zachodzi. Może oni siedzą po prostu na innych miejscówach. Wiecie, ja jestem z Wrocka, ja nie znam tych miejsc tutaj. Chciałem po prostu połowić na plaży, to się ustawiłem i sobie łowię i sobie siedzę. I tyle. I próbowałem łowić i na 150 metrze, bo wchodziłem, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo daleko do wody. I łowiłem na 100 metrze, i łowiłem na 50 metrze. Wszystko na oliwkę 80 gram. I powiem wam, że ta oliwka tak szybko upadała na dno, że wydaje mi się, że to jest w ogóle... Myślałem, że jak to może, że to będzie głęboko, a tutaj okazuje się, że to jest bardzo, bardzo długo płytko, tak? I przynajmniej ja mam takie wrażenie, ta oliwka tak szybko pada na dno, przecież gruntować nie będę na klipie, bo to się mija z celem. Rzucam po prostu, ile fabryka daje, ale tak po prostu przedstawia się sytuacja, tak to wygląda. Może jeszcze coś, aczkolwiek nawet ani jednego uderzenia. Już łowiłem na pinkę i mały haczyk, i też była lipka. To ludzie się zbierają, właśnie przyszli na zachód słońca. My sobie siedliśmy od takiej bardziej dzikiej, można powiedzieć, plaży. Krążyliśmy dzisiaj z 2 godziny. Pozdro dla Górka właśnie, bo sobie krążyliśmy z 2 godziny, żeby znaleźć dogodne miejsce. I tak chciałem inne, ale nie wyszło źle. Fajna wycieczka, fajna podróż, fajne klify odwiedziliśmy, można powiedzieć. No i to jest najważniejsze, że jest po prostu pozytywnie, aczkolwiek by ta wędka się wygięła, byłbym chyba najszczęśliwszy na świecie. Aczkolwiek, przełączę was jeszcze na zachód słońca, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Słoneczko już naprawdę, tu jest końcówka i go nie będzie. Uspokoił się wiatr bardzo, bo jak przyszliśmy, to jeszcze trochę wiało. Jak wrócę do domu, to na pewno sobie pod normalną wodą to wszystko przepłuczę, żeby mi się kołowrotek nie zajechał, żeby przelotki mi się może nie zajechały, aczkolwiek to jest naprawdę pancerna, dobra wędka. I co się ma z tym wydarzyć? Mi się wydaje, że nic. Żartowałem. Dziękuję wszystkim, że oglądaliście ten odcinek, a ja lecę na gofra. Dziękuję Kruszyn, że przelałeś mi 15 zł, bym mógł go zjeść w spokoju. Do widzenia. Kruszynek, tobie też wziąłem, żeby ci nie było smutno.